W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona wicewojewoda zachodniopomorski pan Ryszard Mićko. Proszę Przewodniczącą Rady Miejskiej panią Krystynę Kościńską oraz Prezydenta Miasta pana Piotra Jednińskiego o towarzyszenie w akcie dekoracji. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został pan Stefan Turowski. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Proszę, wiem serdeczne gratulacje. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został pan Marek Reinholz. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana Srebrnym Krzyżem Zasługi. Proszę przedstawić. Medalem Złotym za długoletnią służbę odznaczony został pan Antoni Gurkiewicz. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana Złotym Medalem za długoletnią służbę. Te 25 lat realizacji przesłania Tadeusza Mazowieckiego, który przed pierwszymi wyborami samorządowymi w 1990 roku mówił: Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same potrafią stworzyć. I w Koszalinie od 25 lat, nawiązując do słów Tadeusza Mazowieckiego, wspólnie tworzymy z powodzeniem, z sukcesami na miarę naszych możliwości, właśnie naszą lokalną, ale też regionalną Rzeczpospolitą. Wysoka Rado, Szanowni Goście. 25 lat temu mieszkańcy gmin i miast polskich stali się częścią władzy wykonawczej w państwie. To w imieniu tych mieszkańców na ich rzecz działają radni gmin, miast, teraz już powiatów, ale także działają pracownicy samorządowi. Chciałabym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy przez 25 lat zmieniali wizerunek naszego miasta. Bo kiedy spojrzy się z perspektywy tych 25 lat na Koszalin, to widać, jak w znakomity sposób udało się osiągnąć coś, co zapoczątkowała reforma samorządowa. Zmieniła się aktywność mieszkańców, znacznie wzrosła. Ta aktywność w widoczny sposób pokazuje, jak można działać na rzecz lokalnej społeczności. Pracowaliśmy wszyscy przez te lata, większość z nas, na wzrost świadomości również mieszkańców naszych. Świadomości, która miała im uzmysłowić, że tak naprawdę ta jakość życia naszego w danej małej ojczyźnie tak naprawdę zależy od nas samych. Chciałabym też wrócić do dyskusji, która była tutaj, odbyła się 4 miesiące temu, kiedy uchwalaliśmy budżet, kiedy dyskutowaliśmy, był wniosek o podniesienie becikowego. I trudno jest dzisiaj, po niespełna 4 miesiącach, wracać do tego tematu i podnosić kwestię zwiększenia becikowego. Ja powiem więcej, że te 200 zł jest ciągle za małą kwotą. Ja bym chętnie nie tylko o 200 zł podniosła becikowe, ale i o więcej. I Państwo sami doskonale wiecie, że ta kwota ciągle byłaby niewystarczająca, jeżeli chodzi o potrzeby młodych małżeństw i rodzin.
ale myślę, że to becikowe należy rozpatrywać w aspekcie innych działań prospołecznych, które są realizowane i które są też proponowane przez miasto. I nie mówimy tylko tutaj o becikowym, ale jest i koszalińska karta dużej rodziny. Zapewniane jest dzieciom i młodzieży, są zapewniane posiłki. Jest również ogromne wsparcie w zakresie opieki dzieci do trzeciego roku życia i mowa tutaj o żłobkach. Ja bym tylko chciała Państwu zwrócić uwagę, że w 2012, kiedy mówiliśmy o wsparciu i podejmowaliśmy uchwałę o wysokości wsparcia dla żłobków niepublicznych, to dofinansowanie wynosiło w całości około 125 tysięcy. Dzisiaj ta kwota wynosi około 1 000 000 zł. I jest to też jakby wskazanie, że decyzje odnośnie wycinkowego, jak będziemy podejmowali, to nie jest decyzja na ten rok. To jest decyzja, która przyniesie, która będzie na lata. Poza tym myślę, że należałoby też poczekać, jak to dalej zafunkcjonuje. Być może, że w przyszłym roku, przy planowaniu budżetu na przyszły rok, należałoby się wspólnie pochylić i zastanowić i rozmawiać zarówno my, nasz klub, jak i Państwa, jak wszyscy radni, pomyśleć nad innymi też możliwościami wsparcia rodzin, nie tylko tą kwotą, która naprawdę uważam, że nie jest jakąś wygórowaną kwotą. Chciałabym jeszcze też dodać, że młode rodziny nie są jedyną grupą, która wymaga wsparcia. Również, i o tym Państwo też jako radni wiecie, że struktura wiekowa zmienia się i będzie bardzo duża rzesza ludzi starszych, którym będziemy musieli zagwarantować opiekę. Są również osoby niepełnosprawne, więc myślę, że nie należy rozpatrywać tej sprawy tylko i wyłącznie w kontekście jednej grupy, tylko zdecydowanie szerzej, jako jeden z problemów czy aspektów do rozwiązania, jeżeli chodzi o sprawy społeczne. Chciałabym jeszcze tutaj dodać, odpowiedzieć pani Dorocie Hałat, pani radnej, jeżeli chodzi o bal dla dzieci objętych kartą dużej rodziny, czy też inne działania, mama na rowerze, czy też zdrowo jesz, lepiej żyjesz, to są wszystkie działania, które, i szczególnie mówię o tych dwóch pierwszych, które w żaden sposób nikogo nie obciążają. Są one realizowane społecznie, właśnie kierowane do mam, do dzieci, żeby w jakiś sposób widzieć ich, dostrzegać ich i są po prostu uczestnikami. I z tego, co wiem, są bardzo zadowoleni. Ta inicjatywa znajduje u nich aprobatę. I myślę, że te działania nie będą realizowane tylko, nie zakończą się w tym roku, ale że będziemy mieli możliwość organizowania ich w latach następnych. Dzisiaj praktycznie są dwa najważniejsze, może nie najważniejsze tematy, ale dwie uchwały, które w jakiś sposób tutaj są kontrowersje. To jest pierwsze o podwyższenie tak zwanego becikowego z 300 na 500 zł. Uważam, że nie są to chyba duże pieniądze i należałoby ponieść do tych 500 zł, tym bardziej, że miejscowości ościenne dają nawet więcej. Choć trzeba przyznać, że to jest częściowo troszkę i pod publikę robione, no bo ktoś następny może za miesiąc zgłosić się, że dlaczego nie 500, tylko 700. Ale ja będę głosował za tym, żeby rzeczywiście podwyższyć, bo każda złotówka, szczególnie dla tych biednych rodzin, jest ważna. Chciałam też się odnieść do Białogardu. Tutaj padła informacja, że w Białogardzie becikowe jest w kwocie 1 000 zł. Proszę? No może Krakowa, nie, raczej bliżej nam tutaj, także jeżeli chodzi o Białogard, to sytuacja wygląda tak, że niestety Białogard boryka się w znacznym stopniu z odpływem mieszkańców. I jedną z form zachęty zatrzymania mieszkańców jest właśnie to becikowe, które jest stosunkowo wysokie. Ale ja myślę, że też nie należałoby rozpatrywać tej sytuacji
tylko w kontekście becikowego, tylko też innych form wsparcia, jakie na przykład Białograd proponuje dla rodzin. Być może nie mają oni takiego wsparcia, które ma miasto Koszalin. Szanowni Państwo, ta propozycja, ten projekt uchwały, który został wniesiony przez Państwo Radnych z Wyższego Koszalina, to tak naprawdę jest ktokolwiek, by takiego wniosku nie złożył, tak? Każdy z nas, każda kwota, która by była wnoszona poprzez projekt uchwały z budżetu miasta na poczet mieszkańców, to zawsze będzie wprowadzała, że tak powiem, innych radnych w pewien taki kłopot, który powoduje, że zawsze warto po prostu te pieniądze dawać mieszkańcom. Po prostu, zwyczajnie. Każda kwota po prostu wszystkim się przyda i jaką kwotę byśmy nie rozdysponowali, to ta kwota tak naprawdę chętnie by była przyjmowana i to jest... Trudno się wobec temu tak naprawdę sprzeciwić, ponieważ wszyscy mieszkańcy w naszym mieście w jakiś sposób odpowiadają za rozwój naszego miasta. Każdy w jakiś sposób chciałby również w jakiś sposób coś otrzymywać. Natomiast chciałbym tutaj się jakby zwrócić, tak jak pan radny Artur Wezgraj mówił, do tych rozwiązań systemowych, o których również my tutaj wszyscy, to nie tylko moje słowa, ale ogólnie rzecz biorąc mówiliśmy o tym, że tak powiem, możliwości, że tak powiem, tego rozwiązania systemowego. I ta pierwsza, że tak powiem, te 300 zł, które było kilka miesięcy temu zaakceptowane, uchwalone, wniesione przez pana prezydenta, to było jakby jedna z takich kwot, która tak naprawdę no nie jest wysoką kwotą, tak? Czy byśmy jej uchwalali 300 zł, czy 500 zł, czy uchwalalibyśmy 200 zł, zawsze tak naprawdę będzie to kwota, do której każdy z nas będzie mógł, no, żeby chciało się więcej, po prostu tak dołożyć. Także to jest bardzo ciężka i trudna sytuacja. Dlatego ja tak naprawdę przyjmuję to, co stało się, czyli te 300 zł i chciałbym dążyć do tego, żebyśmy się rozwijali już bardziej na przykład systemowo. I moja jedna z propozycji tutaj, chociażby taka w rozmowach na klubie, w rozmowach też z panem prezydentem, bo też o tym mówiliśmy w konferencji, trzeba iść w takim kierunku, który będzie rozwiązywał sprawy trochę szerzej. Jedną z takich, którą w jakiś sposób również wdrażamy, to jest właśnie Karta Dużej Rodziny. Po dwóch rozmowach z mamami, znaczy z rodzinami, które mają jedno dziecko i nie dostały się do żłobka. I taka kwota, to jest jednorazowa kwota za urodzenie dziecka, może by zdopingowała. Natomiast Karta Dużej Rodziny już jest dla ludzi, bez względu na dochody, czy on jest, czy ta osoba, czy rodzinie, mąż, żonę są dyrektorami, czy tam prezesami, czy też pracownicami i pracownikami żabki. Więc tutaj powiem szczerze, nie zgadzam się z tym, że tylko Karta Dużej Rodziny i w tym kierunku możemy iść 50% zniżki, bo już dzieci się nie dostają do żłobków. Właśnie ludzie młodych, pracujących z jednym dzieckiem, zarabiających no, niskie dochody mając. Ale powracając do sprawy. Pani radna, ja mam takie pytanie, bo ja wiem o tym, że ja mogę zajrzeć do protokołu i sprawdzić. Ja chciałam teraz się dowiedzieć, kto jak głosował. Po prostu, to nie jest tajemnica, nie ma w statucie czegoś takiego, że nie wolno powiedzieć. Proszę właśnie o powiedzenie, to jest jedno. Następnie, szanowni państwo radni, ja jestem pełna podziwu dla pań, które działają na rzecz właśnie, nie wiem, zdrowia, rodziny i tak dalej. I mówiłam w tym kontekście. Nie po to, żeby powiedzieć, że to za jakieś pieniądze, tylko w ogóle każda praca społeczna radnych w kierunku właśnie prospołecznym. I mówiłam w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Dlatego się dziwiłam, że osoby, które działają na rzecz rodziny, mają kontakt z tą rodziną, kontakt z tymi dziećmi z różnorodnymi, które mają jedno, dwójkę dzieci również, głosują przeciw. Bo są lekko, głosujecie na przykład na jakieś właśnie inne sprawy i przeznaczacie te pieniążki, ale tutaj, żeby jednorazowo ludziom dać, którzy nie dostają najczęściej z tych innych funduszy, bo tam jest próg dochodowy.
W związku z czym, dlaczego nie możemy być prospołeczni wszyscy? Więc tylko o to mi chodziło. Ale oczywiście tutaj gratuluję panią radnym, że działacie społecznie, natomiast nie do końca jest to no, dla mnie zrozumiałe, że właśnie w kwestii bardzo ważnej dla młodych ludzi, którzy mają często jedno dziecko, decydują się, oczywiście i tak będą mieli to jedno dziecko, ale na więcej dzieci ja nie wiem, czy się zdecydują. Po prostu, bo się ciężko żyje. Dziękuję. Pani Hałatowej, czy 500 zł? Panie Chomie, 500 zł rozwiąże problem wychowania zamiast 300? Wydaje mi się, że nie. Bo nawet będziemy jednorazowo, wydaje mi się, że 700 zł, 800 zł nawet jednorazowo, to i tak nie rozwiąże tutaj wychowania dzieci. Ważne jest działanie długofalowe. 300 załatwiało? 300? Też nie załatwiało. I tu już Izabelka mówiła o tym falowym działaniu na temat żłobków i dopłaty do linii publicznych. W 2012 roku było 124 tysiące zł. Teraz w 2015 już jest 1 000 000 zł. Jeśli chodzi o miejsca w żłobku, tutaj przywołany Białogard, gdzie 1 000 zł becikowego jest, w Białogardzie jest jeden żłobek, natomiast w Koszalinie jest 400 miejsc i nie tak dawno został stworzony oddział na ulicy Chrzanowskiego, który dysponuje 400 miejscami. Już nie mówię też o Kacie Dużej Rodziny, którą tutaj wspomniał pan Bernacki, dlatego wydaje mi się, że te długofalowe działania, takie prospołeczne, będą o wiele lepsze niż jednorazowy gest, czy 300, czy 500 zł. Jest 300 zł i niech tak zostanie. A myślmy na temat tych długofalowych działań. Ani razu nie padło hasło, że to jest wielka pomoc, że od tego zależy, czy się zdecydujemy na potomstwo. Proszę potraktować to tak, jak moi rozmówcy potraktowali, że to jest uhonorowanie przez prezydenta, oczywiście w imieniu nas, wszystkich mieszkańców Koszalina, nowego obywatela miasta Koszalin. I tylko tyle. Nic od tego więcej nie przybędzie, bo to jest taka kwota, jaka jest. Od 500 też nie przybędzie, bo rozbujamy tylko licznik. Dlaczego nie 700, a czemu nie 1000? Jedno też proszę, przestańmy się porównywać do Białogardu i do Krakowa i każdej innej miejscowości. Bo gdybym ja miał zająć zdecydowane stanowisko, to bym musiał poznać ich budżety, ich pomysły w tych budżetach, ich wydatki majątkowe, ich wydatki społeczne i tak dalej, i tak dalej. Mam prośbę, spojrzyjcie na to, że becikowe dopiero co się narodziło i dajmy mu chociaż pożyć minimum jeden rok, żeby zobaczyć, czy to się przyjęło, jaka jest ocena tego becikowego. Przekomarzanie się. Tak jak tu pan kiwa głową. Ja to tak odbieram. Po prostu. Zawadniacie, nie widzicie czego. Bo to złożył wniosek na początku roku Stefan Romerski. Bo dzisiaj projekt uchwały złożył lepszy Koszalin. Podchodzicie do tego politycznie. Zostawcie to. Pokażcie, że macie serca. Że jesteście ojcami, dziadkami. 500 zł. Nie jest to duża suma. Ale na początek narodzin to jest prezent. Prezent dla tych matek, dla tych dzieci. Nie wiem, jak tłumaczycie tutaj, szanowni państwo z PO, i bordy wystawiacie, w gazetach reklamujecie się o kartach rodzin. To też kosztuje, to też są koszta. Tego wam nikt za darmo nie zrobi. I uważam, szanowni państwo, że macie dobre serca i proszę, nie kierujcie się tym, że to złożył projekt uchwały lepszy Koszalin czy Romecki. Podejdźcie do tego jak rodzice, jak dziadkowie i pokażcie, że macie serca i sumienia. A nie tylko politycznie podchodzicie, bo to nie wasz pomysł. Pokażcie te serca i nie kompromitujcie się. Dziękuję. O którą będziemy podnosić, nie wiem, o 100, o 200 zł, teoretycznie nie rozwiązuje żadnego problemu, ale proszę zwrócić uwagę, może dla kogoś, kto zarabia 6 tysięcy, 8 tysięcy, te 200 zł nie ma żadnego znaczenia. Ja nie będę tutaj wymieniać całej wyprawki dla dziecka, która jest potrzebna, bo jak zaczniemy wymieniać wózki, foteliki, pieluchy, ubranka, łóżeczko i tak dalej, kosmetyki, które co miesiąc i dalej później trzeba kontynuować, a dla niektórych osób, które zarabiają 1500 zł, te 200, naprawdę to będzie dużo. Dziękuję.
zastanawiałam się, czy w ogóle mam wystąpić, ale postanowiłam powiedzieć tak, jak mi to serce, które niezmiennie oświadczam, mam po lewej stronie, nakazuje. Kiedy była głosowana uchwała o przyznaniu wyciekowego wysokości 300 zł, miałam już wówczas mnóstwo wątpliwości. Zbyt długo pracowałam w pomocy społecznej, bo przez 10 lat, żeby nie mieć wyobrażenia, jak powinna wyglądać pomoc osobom tego potrzebującym. Bo dzisiaj wygląda to jak licytacja. Ja zgodziłam się i głosowałam za tą kwotą 300 zł, uznając, że jest to, tak to potraktowałam. Może błędnie, może ktoś z Państwa inaczej tak potraktował, ale ja uznałam, że jest to prezent od włodarza miasta dla nowego obywatela naszego miasta. A nie żadna zapomoga. A nie żadne becikowe, bo nawet nie wiem, jak tutaj sobie wymarzył jakiś super becik, to nawet nie wiem, czy za tą kwotę by taki becik kupił, pomijając fakt, że się w tej chwili dzieci w becikach nie, że tak powiem, nie chowa. I tak to potraktowałam. Każdy kolejny ruch, a ten ruch się pojawił godzinę po uchwaleniu budżetu, to może o 200. Nie wiem, jakie są kuluary i kulisy ustalenia tej kwoty. Podobno były bardzo ciekawe i interesujące. Telefoniczne. Na zasadzie może 500? No dobra, nie będzie 500. Tak nie robi się i nie tworzy się pomocy dla osób tego potrzebujących. Jeżeli chcemy pomóc, to ja jestem całym sercem za tym, żeby stworzyć, tak jak zaczyna się tworzyć system zintegrowany pomocy osobom starszym, stworzyć taki system dla rodzin, które chcą mieć potomstwo. Ale rodzi się pytanie, czy my przypadkiem w większości nie mylimy pewnych pojęć, że jak dużo dzieci to patologia, a jak mało dzieci to jest super. Nie ma wyznacznika dla postawienia znak równości pomiędzy tymi dwoma jakby aspektami. A chcemy osiągnąć dokładnie to samo, co osiągamy przez kartę dużej rodziny, która nie jest skierowana do kryterium dochodowego, tylko do tego, jak dzietna jest rodzina. Taka jest definicja tej kartki dużej rodziny. Zrobiliśmy to po to, aby uatrakcyjnić miasto Warszawę dla rodzin wielodzietnych, po to, żeby działać propopulacyjnie, jak to ładnie określaliśmy wtedy, kiedy dyskutowaliśmy o karcie dużej rodziny. Pojawiła się taka informacja pani radna Wilke z dyskusji, jak rozumiem, która była na komisji, o tym, że nie można porównywać się z Białogardem, dlatego że on dając na tym 1000 zł realizuje pewien taki cel, czy próbuje realizować taki cel, zatrzymanie, wyludnianie się miasta. Otóż ja powiem tak, a w momencie, kiedy zacznie się Warszawa wyludniać, będzie za późno, żeby działać propopulacyjnie. Trzeba działać już teraz. I to becikowe, 300 zł, które zostało uchwalone dla wszystkich, też miało taki wyraz. I teraz to, co my mówimy o tych 500 zł, to jest po to, aby miasto Koszalin było widziane przez mieszkańców jako to, z którego nie warto wyjeżdżać. Takie, które myśli o swoich mieszkańcach. Dla części mieszkańców mają te pieniądze, dla ubogich mieszkańców ogromne znaczenie, dla innych symbolicznie, to jest prawda. Ale my zadaliśmy sobie pytanie, po co to robimy? Robimy to po to, by miasto Koszalin między innymi przez to jedno z tych działań nie wyludniało się. Jeśli nie potrafimy zrobić operacji takiej, aby wszystkie dzieci dostały żłobki, ta pomoc, o której mówi pani Rada Gościńska, super, to jest świetny postulat, tyle że niezrealizowany. I w najbliższym czasie nie będzie zrealizowany. Pewnie będzie trzeba poszukiwać innych sposobów. Dlatego nie przerzucajmy się z tutaj takimi argumentami, że 200 czy 500 to jest mało czy dużo, bo to przecież wcale nie o to chodzi. Trochę mi to uraziło, co pani powiedziała, bo jak się nie ma argumentu, to od razu można usłyszeć demagogia, populizm.
jest to żałosne, dziękuję. Czy to jest miasto Koszalin, czy to jest każde inne miasto na terenie kraju, czy mała miejscowość, to jest pewien system i pewne domino. I myślę, nie o to chodzi w realizacji polityki społecznej każdego miasta, zresztą o tym my mówimy w swoich strategiach, by wręczać nieoczekiwane prezenty niekoniecznie odpowiednim odbiorcom. Sytuacja dzisiaj jest oto taka, że tak jak to, myślę, bardzo dobrze wyjaśniła i przedstawiła pani przewodnicząca Krystyna Kościńska, my jako miasto Koszalin postanowiliśmy w pewien sposób dać prezent tym wszystkim osobom, które są mieszkańcami nowymi miasta Koszalin. I myślę, że to zadanie, które było w założeniu, zostało spełnione w sposób bardzo dobry. Należy pamiętać, w jaki sposób należy wydatkować środki, szczególnie w ramach pomocy społecznej, szczególnie w tej sferze społecznej, bo często bywa tak. Zresztą takie doświadczenia pewnie mamy z długiej naszej historii, naszego kraju, już po roku 45, kiedy te pieniądze docelowo nie trafiały do tych grup, do których powinny. My jako miasto Koszalin, myślę, że spójnie realizujemy politykę społeczną, mając jakiś plan. Mając pewien plan dotyczący konkretnych grup społecznych i zabezpieczenia ich najważniejszych potrzeb. Przez pośrednictwo. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przeciw uchwale głosowało 13 osób, za 10. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta. Przechodzimy do punktu 5.9 w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Miejskiej w Koszalinie. Punkt ten prowadzi pani wiceprzewodnicząca Barbara Grygorczyk. Jesteśmy w punkcie 5.9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Miejskiej w Koszalinie pani Krystyny Kościńskiej. Proszę przedstawiciela wnioskodawców o przedstawienie projektu uchwały. Ja uważam, że pani przewodnicząca należycie i dobrze prowadzi obrady, jest merytoryczna, ma bardzo duże doświadczenie, przez tyle lat była wiceprzewodniczącą, była wiceprezydentem i uważam, że robi to dobrze, no a opozycja chyba nie ma sensu, bo i tak to nic nie wskóra z tego względu, że Platforma Obywatelska ma przewagę i czy to będą zgłaszali teraz, czy za miesiąc, czy za pół roku, dopóki jest przewaga, to jest temat nie do przeskoczenia, a uważam, że chyba i zbędnie należy się zająć innymi tematami ważnymi dla miasta, dla mieszkańców, a nie co miesiąc, czy co kilka miesięcy ten sam temat poruszyć. Pani przewodnicząca, w wyniku pewnego rozkładu zdarzeń stała się pewnego rodzaju ofiarą tej polityki. Nie znalazła sobie dość siły, żeby się jej przeciwstawić. Nie znalazła dość siły na to, aby dołożyć woli i zabrakło też na to, aby racjonalnie zapobiegać się w trakcie kolejnych sesji i w trakcie spraw, które były uzgadniane od samego początku. A sam początek tej kadencji był nie najlepszy z punktu widzenia demokracji i interesów mieszkańców. Radni lepszego Koszalina reprezentują dzisiaj, jeśli mówimy o liczbie głosów, prawie 1/4 mieszkańców. Radni opozycji reprezentują, może nie mieszkańców, wyborców, żeby być precyzyjnym, radni opozycyjni reprezentują większość wyborców. Tak wynika z rachunku. Wydaje się, że poszanowanie demokracji powinno spowodować, aby ta wola mieszkańców została uwzględniona wtedy, kiedy konstytuowaliśmy Radę Miejską. Wtedy, kiedy próbowaliśmy na sesji, bo poza sesją to się nie odbywało, próbowaliśmy zbudować ją tak, abyśmy mogli współpracować jak partnerzy. Dyskutowaliśmy nad tym, jak ten model demokracji powinien wyglądać i jak do niego moglibyśmy dojść. Niestety przedstawiciele większości, która się utworzyła tuż po wyborach, nie byli zainteresowani tym, byli zdecydowani na to, aby spróbować ułożyć tę Radę Miejską tak, aby radni opozycyjni
byli swojego rodzaju klientami albo wykonawcami woli radnych Platformy Obywatelskiej. Na to się nie zgodziliśmy. Nie zgodziliśmy się na to dlatego, że było to naruszeniem zasad demokracji. Komisja Porządku Prawnego i Publicznego na swoim posiedzeniu dokładnie przeanalizowała uzasadnienie uchwały przedstawione przez wnioskodawców. Niestety dla wnioskodawców nie dostrzegła tam jakichkolwiek znamion merytoryczności, a jedynie próby walki politycznej. I tak to wybraliśmy na komisji. Może, panie Arturze, gdyby którykolwiek z wnioskodawców zjawił się w posiedzeniu komisji, żeby wyjaśnić coś więcej członkom, może stanowisko komisji byłoby inne. Ale niestety nikt z wnioskodawców nie pofatygował się na posiedzeniu komisji nawet. To tylko dodatkowo dało nam argument temu, żeby zinterpretować tą całą sytuację. Sądzę za to, że nie wypełnia swoich obowiązków nad życie, już chodzi tutaj o sam fakt funkcjonowania komisji. Bo jakby nie ukrywajmy, no, klub radnych lepszy Koszalin 7 lat, jest druga siła w mieście i my powinniśmy zasiadać no, przynajmniej w dwóch komisjach, nie swojego przedstawiciela, też w prezydium, czyli stanowisko wiceprzewodniczącego. I to nawet też sugerował wojewoda zachodniopomorski. Tego nie zrobiła pani Koszalin, nie poradziła sobie z tym tematem. A drugi temat, taki też, który jest dosyć ważny, to jest to, że no, ostatnia sesja pokazała to. Zostawiła radnych przez godzinę od swojej obecności, przerywając obrady, gdzie można było wskazać jednego z wiceprzewodniczących, żeby dalej prowadził te obrady. Jest to próba destabilizacji prac Rady Miasta i Ratusza. Niestety, panie. Komisja jednogłośnie opiniuje negatywnie projekt tej uchwały. Absolutnie nie zgadzam się z argumentami, które wnioskodawca przed chwilą przedstawił, dotyczącymi projektu uchwały odwołania pani przewodniczącej Kosińskiej. I postaram się w kilku żołnierskich, krótkich słowach uzasadnić swoje stanowisko. Ale zacznę od tych elementów dyscyplinujących, bo pan radny Wezgraj zarzucił pani przewodniczącej, że takowe wprowadza w trakcie sesji, naruszając w ten sposób kanony demokratyczne. Otóż pan, panie radny, jako był żołnierz zawodowy, powinien doskonale wiedzieć, że demokrację też trzeba utrzymać w pewnych ryzach. I jeżeli przewodniczący pozwoli na to wam, by radni wam, zamiast zajmować się uchwałami wam, rozmawiali o zupełnie innych prozaicznych sprawach, tak jak to często bywa niestety w trakcie naszych obrad, to obrady Rady Miejskiej będą absolutnie pozbawione sensu. Proszę Państwa, można lubić lub nie lubić pani przewodniczącej Kościńskiej. Znam ją od wielu, wielu lat. Bodajże najdłużej z Państwa. Też nie zawsze zgadzaliśmy się. Ale nie można pani radnej Kościńskiej, przyznacie to Państwo również, odmówić kompetencji, bogatego doświadczenia, szczególnie jeśli chodzi o sprawy społeczne i kulturalne, taktu, no i co dużo mówić, no, urody kobiecej. Dlaczego przy typowaniu pani radnej Kościńskiej do Komisji Kultury postąpiliście również w sposób podobny? Pani radna Kościńska uzyskała 13 głosów, jeżeli sobie dobrze przypominam. Stawiam pytanie, dlaczego? Przecież ta kobieta ma od początku swojej samorządności zajmowała się sprawami kultury. I w Radzie, i jako wiceprezydent miasta Koszalina. A więc, czy to nie była rozgrywka polityczna? No trzeba też wam trochę uderzyć się w serce i zrozumieć ją, że nie zawsze jest chętna. Mówicie, że nie podjęła prób mediacji. No też to nieprawdą jest. Nawet przy wyborze komisji. To jest, no naprawdę każdy punkt może podważyć i naprawdę, tak jak powiedział pan Paszkiewicz, wydaje mi się, jestem przekonany, że jest to walka polityczna. A wracając do pani Krystyny Kościńskiej, to jestem radnym drugiej kadencji, nie jestem tak doświadczony jak Ryszard Tarnowski, ale na swojej drodze miałem świetnej pamięci przewodniczącego Władysława Pusejkę, dzisiaj oznaczonego Stefana Dorowskiego, radnego 6 kadencji. I w tej kadencji drugiej mojej przewodniczącą jest pani Krystyna Kościńska,
i nie będę się powtarzał, ale te słowa o jej fachowości, o jej merytoryczności są jak najbardziej zasadne i na pewno będę głosował przeciw tej uchwale. Pani Kościńska, powiem tak kolokwialnie, skacząc z kwiatka na kwiatek, wskoczyła jako dziewiąta do Komisji Kultury tylko po to, żeby wyeliminować jednego z radnych opozycji, akurat na radnego Jędrzejewskiego. Gdy to się zadziałało po to, żeby można było wybrać wtedy przewodniczącego komisji, mieć większość w cudzysłowie w komisji, zrezygnowała z poprzednich, do których się zgłosiła. Można to sprawdzić, jest to wszystko w protokołach i w materiałach sesji. To tak dla przypomnienia. Jeżeli mówimy teraz o wyglądzie, jeżeli dla Pana ważna jest prezencja wyglądu, to może zróbmy konkurs Miss Rady Miejskiej i wtedy będzie wiadomo, kto będzie przewodniczący. Nie, no tak kolokwialnie. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Tak to już jest, że w życiu, kiedy człowiek się decyduje na pełnienie funkcji publicznej, godzi się na to, to musi być świadomość, że będzie obiektem wyostrzonej krytyki, zasadnie czy nie. Jest to czasami może bez znaczenia. I tyle czasu, ile mi dzisiaj poświęcono, to powiem, że dawno takiego czasu nikt nie poświęcił i czuję się trochę zażenowana, bo myślę, że mimo wszystko, mimo pewnych wyobrażeń o mojej osobie, zachowuję skromność, mimo czasami robienia wrażenia osoby bardzo zdecydowanej, stanowczej, bo takową jestem, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co mówię. Szanowni Państwo, chcę ustosunkować się tak, jak to przypisane jest oskarżonemu, któremu się stawia zarzuty. Byli już obrońcy, dziękuję. Byli prokuratorzy, niekoniecznie dziękuję, ale wysłuchałam. I teraz chciałabym się ustosunkować na pewno w większym stopniu do tej strony, którą, przepraszam, w absolutnym, że tak powiem, rozumieniu symbolicznym. A więc w związku z wnioskiem o odwołanie przewodniczącej oświadczam, że nie zgadzam się z postawionymi mi zarzutami. W powyższym wniosku za podstawą jego złożenia przywołano artykuł 19 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym. Jest to jedyny przepis regulujący kompetencje przewodniczącego Rady Gminy i określa je jako wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad